Witam, dzisiaj porozmawiam sobie o Kakuzu. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy tak jak Kakuzu zdobyli moje serce. Backstory Kakuzy jest bardzo słabo przedstawione w anime, jak i w mandze i trzeba się go doszukiwać niestety na własną rękę, także teraz postaram się opowiedzieć o nim wszystko. Kakuzu był shinobi Takigakure i w pewnym momencie swojego życia podjął się misji zabicia Hashirame Senju, który już wtedy był pierwszym Hokage. Tej misji jednak nie udało mu się zakończyć z powodzeniem, gdyż Mokuton Hashirame był po prostu zbyt potężny. Ledwo uchodząc z życiem, powrócił do swojej wioski. Starszyzna postanowiła go ukarać za nieudaną misję i wtrącili go do więzienia. Oczywiście to niesprawiedliwe traktowanie odcisnęło piętno na Kakuzu, który zaczął nienawidzić Takigakure. Pewnego dnia udało mu się uciec z więzienia, następnie zabił starszyznę wioski, zabrał ich serca i ukradł cenne kinjutsu Takigakure. Później otrzymywał się z polowania na nagrody na czarnym rynku oraz wyrywania jeszcze żywym ludziom serc, aby przedłużyć swoje własne życie i wzmocnić siebie samego. Można więc śmiało zakładać, że czym mocniejszy właściciel serca, tym silniejsza jest maska Kakuzu. I to właśnie tutaj zaczął być on shinobi, którego znamy. Walkę z Hashiramą stoczył przed posiadaniem tych zdolności. Również w pewnym momencie swojego życia spotkał Kinkaku i Ginkaku, a nawet był świadkiem transformacji tego pierwszego. Tej części mogliśmy się dowiedzieć m.in. z databooków czy pojedynczych dialogów w anime i mandze, a to nie wszystko. Dołączenie do Akatsuki również pokazano tylko w grze i tutaj w pełni mogę wam pokazać, jak to się mniej więcej stało. Pono levelu dewa toishita kane ni narana. めちゃくちゃだな。なんだお前たちは。不死の忍び核。お前を暁へと迎え入れる。暁。 本当の平和を作り出すための組織だ。そんな組織などどうでもいい。今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入れば。随分なものいいだな。どうやら力の差も分からぬ愚か者のようだ。お前は金にならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦う。 それもいいだろう。俺が勝ったらお前を暁に連れて行く。こいつ。来い。 前の負けだ。この力、一体。俺はこの世を正す神。来い、悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。<笑>お前ほどの者が属する組織なら、名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁。 どうやら、ことのほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。
Wiecie już jak dołączył, a jak już przebywał w tym Akatsuki, to z powodu swojego charakteru i prawdopodobnie ciągłego gniewu za przeszłość zabił wszystkich swoich poprzednich partnerów drużynowych, których było co najmniej czterech, a następnie użył ich serc, z których zrobił maski. To prawdopodobnie te cztery, które posiada w anime. Następnie zależnie jak patrzeć, bo wersja anime i growa różnią się trochę, ale weźmy na tapet tą anime, bo jest raczej po prostu ważniejsza, to Itachi, Konan i Kakuzu mieli za zadanie zabić pozornie nieśmiertelnego Hidana, któremu udało się zniszczyć jedno serce Kakuzu, ale zamiast pozbywać się go, postanowili go zrekrutować. To sprawiło, że utworzyła się kolejna dwuosobowa drużyna, na którą się składał w cudzysłowie nieśmiertelny Kakuzu i nieśmiertelny Hidan. Pomimo wzajemnej niechęci do siebie, byli oni idealnymi partnerami, gdyż Kakuzu nie mógł już tak łatwo zabić swojego kompana, więc nie trzeba było mu ciągle szukać nowych osób. I to jest jego historia, zanim poznaliśmy go po raz pierwszy i prawie cała jest ukryta w innych wydaniach Naruto i zdecydowana większość nawet nie była w stanie do nich dotrzeć, co moim zdaniem jest potężnym ciosem dla tej postaci, gdyż jego backstory jest naprawdę ciekawe. Później w anime Hidan i Kakuzu zostali wysłani, by schwytać Fu, Jinchuriki Siedmioogoniastego, i tutaj kolejne rozczarowanie, bo widzimy tak naprawdę tylko krótki dialog pomiędzy tą dwójką, żadnej walki. Następnie z dialogów można wynieść, że przyszył on Deidarze ramiona, które stracił podczas ataku na Garę, ale znowu nie widzimy tego. Później następna bardzo dobra walka z Yugi Toni, w której widzieliśmy aż tyle, że Jinchuriki Dwuogoniastej przygniotła Kakuzu, a dopiero później podczas ataku na Świątynię Ognia Kakuzu jakkolwiek mógł się wykazać, choć tylko rozwalił bramę, zebrał bęcki od Chiriku, a resztę ponownie zostawił Hidanowi. No pomijając fakt, że zabili resztę no-name'ów, ale co to za osiągnięcie. A no i zapomniałem dodać, że tego też nie widzieliśmy. To wszystko można by wytłumaczyć tym, że nie chcieli zdradzać umiejętności ani Hidana, ani Kakuzu, ale nie widzę problemu w tym, żeby te walki przedstawić po fakcie, w flashbackach, które tak kochają dodawać. To nie, bo po co? Tym bardziej jeśli mówimy o walce z Fu, gdzie te dialogi były kilkaset odcinków po śmierci Kakuzu. No ale następnie przez to, że jeden z mnichów przeżył inwazję tej dwójki, poinformował on o zajściu Tsunade, która wyznaczyła oddziały mające na celu namierzenie Akatsuki. W tym czasie Hidan i Kakuzu zanieśli ciało Chiriku do łowcy głów. Kakuzu przeliczył pieniądze, a kiedy wyszedł, zastali jeden z oddziałów Konohy, na który składali się Asuma, Shikamaru, Kotetsu i Izumo. Większość tej walki Kakuzu przestał i po prostu obserwował, jak Hidan walczy. Nie jest to w sumie niczym dziwnym, bo obydwaj uważali się za niezabijalnych, więc chłop po prostu sobie obserwował, a przy tym zdobywał informacje, jakie umiejętności posiadają przeciwnicy. No i Hidan chciał z nimi walczyć solo. Rola Kakuzu polegała na tym, że zarypał walizką pełną keszu Asumie, przyszył głowę Hidanowi i zatrzymał Kotetsu i Izumo, żeby Hidan mógł dobić Asumę. W tym pojedynku spisał się bardzo dobrze, ale jednak bądźmy poważni, to są jakieś płotki. Następnie Kakuzu jeszcze stoczył mini walkę taijutsu z Aobą, ale Pain kazał im wracać, więc po prostu sobie odeszli. Mamy w zasadzie tutaj przedostatnią walkę Kakuzu, gościa co miał 91 lat i nadal nie zobaczyliśmy praktycznie nic. Poza tym, że jest tym badasem, pluje na słabiaków i się nie pierdzieli w tańcu. Chciał dobić wszystkich, ale Szefuncio powiedział: chłopaki, wracajcie, musimy zapieczętować Matatabi. Po zakończeniu tego procesu drużyna zombie wyruszyła na poszukiwanie Kyubiego, czyli Naruto. Napotkali po drodze jednak drużynę 10, gdzie w miejsce Asumy przyszedł Kakashi. Shikamaru wychodząc na nich solo chciał ich pokonać, jednakże tutaj zaczyna się prawdziwy popis Kakuzu, który również jest bardzo inteligentny. Szybko zrozumiał działanie techniki Shikamaru i wydostał się z niej ze sprawą oddzielnej ręki i zabezpieczył się jeszcze przed samym atakiem. W zasadzie fajnie pocisnął też Shikamaru, że może mieć swoje plany, ale to nie znaczy, że wszystko pójdzie po jego myśli. No to było super. I w sumie każdy kolejny atak był bezskuteczny, bo Kakuzu w porę był zdolny się uchronić przed atakiem, używając najczęściej doton domu. Później Kakashi zaszedł go od tyłu i chciał go zabić Raikiri, jako że to było jutsu błyskawicy, a Kakuzu używał technik ziemi, które są słabe na techniki opierające się o błyskawice. Jednak Kakuzu użył 300 IQ zagrywki, udając, że już jest po nim.
i członek Akatsuki później wjechał z buta w Kakashiego i dopiero zaczął się rozkręcać. Zdjął płaszcz i okazało się jego cztery maski, z czego jedna zniszczona właśnie przez członka Hatake. Wtedy też maski oderwały się z jego pleców, tworząc przy tym oddzielne byty, a ta zniszczona przez Kakashiego rozpłynęła się. Każda z mask odpowiadała innemu żywiołowi i także wszystkie trzy były bardzo potężne. Na tyle, że drużyna 10 miała problemy z poradzeniem sobie z nimi. Choć walka była epicka i najchętniej wstawiłbym ją tutaj całą bez mojego gadania, to nie mogę, więc muszę ją streścić. Po krótkiej wymianie ciosów, gdzie to Akatsuki zdecydowanie wygrywało, Kakuzu postanowił, że zastąpi swoją zniszczoną maskę sercem Kakashiego, a tymczasem Shikamaru zabrał Hidana z pola bitwy do lasu. Tak więc został Kakashi, Choji i Ino kontra Kakuzu i jego trzy maski. W zasadzie to nawet nie tak, ponieważ to była walka Kakashiego i Kakuzu. I w sumie można powiedzieć, że członek Akatsuki już wygrał tę walkę, jednakże wcześniej Shikamaru i Kakashi zastosowali podstęp, w którym użyli krwi Kakuzu na broń Hidana, przez co on, myśląc, że zabija Shikamaru, rozwalił serce Kakuzu, który wtedy miał właśnie zabić Kakashiego. Po tym maski walczyły dalej niezależnie od Kakuzu, a ta błyskawica została wchłonięta przez niego, przez co ten wrócił do życia, a następnie połączył się z maskami ognia i wiatru, przez co stał się istnym potworem, który ponownie zabiłby całą trójkę, gdyby nie nagła pomoc w ostatniej chwili Naruto i Yamato. Sai i Sakura ruszyli do Shikamaru, a Naruto stanął do walki z Kakuzu. Początkowo członek Akatsuki nie doceniał siły blondaska, uważając, że nie jest żadnym zagrożeniem, jednak zmienił zdanie, gdy zobaczył jego Rasen Shurikena. Wtedy też zdał sobie sprawę, że jeśli zostanie trafiony Rasen Shurikenem, no to po nim. Na szczęście Kakuzu, Naruto nie był w stanie utrzymać techniki zbyt długo, przez co zdołał całkowicie uniknąć ataku, zanim ten go trafił. W zasadzie Naruto już powinien być martwy, jednakże oczywiście musiał ktoś go uratować, a byli to Kakashi i Yamato. Oczywiście to nie tak, że przez to Kakuzu stwierdził, a dobra, łatwo, nie ma co się spinać, tylko uznał, że będzie z nim walczył na dystans, skoro Naruto musi się do niego zbliżyć, żeby trafić. Pomimo swojej taktyki, Naruto użył drugiej swojej najpotężniejszej techniki, zaraz po Talknojutsu, czyli podstępu, i zaatakował go od tyłu. Kakuzu po tym ciosie został zmasakrowany na poziomie komórkowym i nie był zdolny zrobić nic oprócz wypowiedzenia kilku ostatnich słów, którymi było niedowierzanie, że został pokonany przez bandę dzieciaków. Kakashi mu jeszcze powiedział, że kolejne pokolenia zawsze prześcigną stare i dobił go Raikiri. I to w zasadzie tyle z jego życia. To jednak nie wszystko, ponieważ został on jeszcze wskrzeszony na wojnie i to po prostu wbiło ostatni gwóźdź do trumny jego postaci. Żałuję tego bardzo. Zdobył tam on 5 serc jakichś randomów, po czym ponownie przyzwał maski do życia i wiecie co zrobił? Nic. Został rozcięty jak najgorsze gówno przez Kotetsu i Izumo. Jego maski praktycznie nic nie zrobiły, a następnie przygniótł go Choji i zapieczętowali go. Czaicie? Gość, który rok temu był w stanie solować każdego z nich, został zjechany jak największe ścierwo. I to tyle z życia i życia po życiu, a zanim przejdę do omawiania jego umiejętności, to standardowo kilka słów ode mnie. Nie wiem, czy ktokolwiek wątpi, że Kakuzu jest badasem. Patrzy na słabiaków z obrzydzeniem, mówi, że nie zapamiętuje ludzi, którzy są mało warci na czarnym rynku, jest przeinteligentny, wygląda tajemniczo, moim zdaniem właśnie najlepiej, gdy zrzucił szaty Akatsuki, ale nie wyglądał jeszcze jak jakiś potwór, jest uber silny, ale o tym powiem później, a jednak ludzie go tak nie postrzegają. Mało tego, wielokrotnie w komentarzach ludzie nazywają go Kakazu albo Kakuzo, bo chłop jest tak słabo przedstawiony, że niektórzy nawet nie są w stanie zapamiętać jego prostego imienia. I wiecie co? Ja jestem w stanie zrozumieć to, dlaczego jest on tak niedoceniany. Sam nie lubiłem go jakoś bardzo, dopóki nie czytałem o nim więcej do jakichś odcinków, a oglądając Naruto tak po prostu, tak jak normalny widz, miałem odczucie, że gość jest przeciętny, skoro został one-shotowany przez Rasen Shurikena. Przygotowując się do tego odcinka, analizując, utwierdziłem się w przekonaniu, że to
przekozak. Strasznie inteligentny, nie robi tego, co się robi w anime, czyli wyjawianie wszystkich swoich tajemnic od razu, a tylko zdarzało mu się potwierdzać teorię przeciwników, bo był pewny siebie. Nie pokazywał wszystkich swoich asów w rękawie od razu, tylko stopniowo, gdy były one potrzebne, a trochę ich miał. Bawił się przeciwnikami, tak jak zniszczył po prostu Chojiego w walce i był gotów od razu go zabić, ale pomogli mu Ino i Shikamaru, a więc po tym, gdy jego maska atakowała Shikę i ten nie mógł już dłużej się zajmować Kakuzu, to złapał on Ino i Chojiego za gardło i zaczął ich dusić, ale oczywiście musiała nadejść pomoc sekundę przed śmiercią, jak zawsze. Pomimo, że miał bardzo mądrych przeciwników, tak jak Shikamaru i Kakashi, to sam jeden ciągle ich dominował. Nie mieli żadnych szans, a Taijutsu z Kakashim to istne cudo. I szczerze uważam, że z Akatsuki on, Itachi i Tobi to jedyne postacie, które mogliby przewrócić do życia w Boruto i rzeczywiście miałoby to ręce i nogi, żeby stanowili jakieś wyzwanie. Może to być kontrowersyjne, co powiem, ale w Naruto poziom wszystkich się zazwyczaj wzmacnia niebotycznie i tak idąc po kolei to Zetsu, Hidan, Konan, Sasori, Deidara, a nawet Nagato bazowali na efekcie zaskoczenia, które jest powszechnie znane. Kisame natomiast bazował na czystej sile, która oczywiście była spora na swoje czasy. Ale znowu, czym dalej w las, tym nawet dzieciaki są potężniejsze niż kiedyś Jonini. Dlaczego więc moim zdaniem Itachi, Tobi i Kakuzu mogliby być jedynymi stanowiącymi zagrożenie? Otóż Itachi polega na genjutsu, który jest zawsze OP. Tobi ma Kamui, który ma wady jak wszystko, ale jest to na tyle mocne, że może działać zawsze. A Kakuzu, jeśli spojrzymy na niego czysto rozwojowo, a nie fabularnie, gdzie podnóżki go klepią, jest postacią, która może się wzmacniać bez końca, po prostu pokonując coraz silniejszych shinobi i kradnąc im serca. Takie jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać i teraz przejdziemy do siły Kakuzu, kończąc ten epizod. Zaczniemy od jego sprawności. Jest po prostu szybki, a czasem wręcz wyglądało to, jakby się teleportował. Zresztą zaserwował Kakashiemu kopniaka, gdy ten nie był w stanie nawet tego zauważyć. Zatrzymał cios Chojiego jedną ręką, a później trzymał prawie 90-kilogramowego grubasa i prawie 50-kilogramową chudzinkę w górze. Po jednej ręce na głowę. No a następnie, pomimo że nie był najlepszy w taijutsu, to mógł mierzyć się z Kakashim z Sharinganem. No i jeszcze miał tyle czakry, że wyglądał przy tej walce, jakby w ogóle się nie męczył. Jego Jiongu składa się z tysięcy grubych nici, którymi mógł manipulować według własnego widzimisię. To powodowało, że jego ciało przypominało trochę szmacianą lalkę, gdzie nicie trzymały jego ciało niczym szwy. Dzięki temu właśnie mógł on dowolnie rozdzielać swoje części ciała, wykonywać ataki na dalekie dystanse, a nawet zszywać prawie każde rany. Jak już mówiłem i zostało nam zaprezentowane, może też nimi zszywać innych, tak jak głowę Hidana czy ramiona Deidary. Mało tego, ze względu na swoją specyficzną budowę ciała był on niezwykle wytrzymały. Niezależnie czy został przebity przez Raikiri, Hiden go zabił swoim rytuałem, czy dwóch frajersów go przecięło, wydawało się, że gość zupełnie ma na to wywalone. Ot, nie mam dwóch serc, ale spoko, zostały mi jeszcze trzy. To wszystko zapewnia mu pewną formę nieśmiertelności, choć on sam temu zaprzecza i uważa, że nie ma czegoś takiego. Tak jak to sam wytłumaczył, przebija on nićmi ciała innych, kradnie serca i łączy je z własnym ciałem, co powoduje przedłużanie jego życia, a nie nieśmiertelność. No a limit tych serc to oczywiście 4 cudze plus jego jedno własne. To wszystko powodowało, że niezależnie które serce przeciwnik mu zniszczy, to i tak ten będzie żył. Jeśli to maska, to przestanie ona żyć. Jeśli to jego serce, to gdy maska dotrze do ciała Kakuzu, niejako go wskrzesi. Oczywiście, tak jak już mówiłem, jego maski odpowiadały za różne typy natur, poza jego własną, jaką była ziemia, którą był w stanie używać techniki Doton Domu, zwiększając wytrzymałość swojego ciała do tego stopnia, że praktycznie każdy atak był nieefektywny. Tutaj w anime jest pewna nieścisłość, ponieważ używał on Suitona, nie mając sobie masek, więc albo to błąd, albo on sam opanował i ziemię, i wodę, a maska tylko ją wzmacniała, czy coś. Tego nie wiemy. W każdym razie poprzez połączenie
połączenia układu krążenia czakry z czteroma innymi sercami, zyskiwał on możliwość używania natury przypisanej do jego serca. Tak jak jeśli miałby serce Naruto, to maska miałaby naturę wiatru. Jeśli zostanie zniszczona lub sam ją odłączy jako oddzielny byt, nie może używać technik opartych na naturze wiatru. Dodatkowo te maski mogą się ze sobą łączyć, aby tworzyć silniejsze techniki. Mało tego, Kakashi stwierdził, że poziom technik, którymi dysponują te maski, są bardzo potężne, a z rozmów z Kakuzu wynika, że czym silniejszy użytkownik serca, tym mocniejsze są też jego maski. No i na koniec mamy to, za co cenię go chyba najbardziej, inteligencję. Da się odczuć, że wie dużo i potrafi szybko przeanalizować sytuację i nawet ją przewidzieć, tak jak to zrobił z Shikamaru i jego podstępem. Nie bawił się w przedłużanie gadki, tylko od razu przechodził do czynów. Tu z pewnością też gra rolę jego doświadczenie, w końcu gość był łowcą głów, zabił wiele osób, no i żył 91 lat, więc wiedział dużo. Był mega spokojny, stojąc po prostu i udając, że wpadł w pułapkę Shikamaru, albo udając, że umarł, gdy Kakashi użył na nim Raikiri, tylko po to, żeby za kilka sekund zaskoczyć go pięknym kopniakiem. No i przede wszystkim wydaje się z tej dwójki nieumarłych tak 5 razy bardziej rozsądniejszy od Hidana. No, że tak zarypie sucharem, skradł moje serce. I tu moglibyśmy zakończyć, ale od razu poruszę kwestię jego motywacji do pieniędzy, bo to kolejna rzecz, której trzeba dowiadywać się na własną rękę. Otóż czytając w databookach, musiał on zdobywać pieniądze, żeby po prostu przeżyć, w końcu był Nukeninem. Zanim dołączył do Akatsuki, żył na własną rękę. To brzmi trochę dziwnie, bo w Naruto pieniądze jakoś nigdy nie wydawały się mieć znaczenia, poza śmiesznymi gagami, że he, nie ma hajsu, ała. Dodatkowo taki Gakure go zawiodło po tym, jak go potraktowali, dlatego przyjął on postawę, że jedynie pieniądze są rzeczą, na których można polegać. No i finalnie bycie łowcą głów jest dla niego podwójnym biznesem, jako że czym silniejszy przeciwnik, tym większa nagroda, a dodatkowo lepszy nabytek w postaci mocniejszego serca. To teraz pora na podsumowanie. Mam nadzieję, że ten filmik wzbudził w was jakiekolwiek przemyślenia co do Kakuzu. Tym bardziej, jeśli w ogóle go nie kojarzycie lub uznaliście, że jest słaby. Według mnie zupełnie tak nie jest, ale to nie wasza wina. Spokojnie, bo gość miał 91 lat, a stoczył jedną poważną walkę i to przeciwko większej ilości osób, a wygrać mógł wielokrotnie, ale jak to w anime, zawsze ktoś nagle w ostatniej sekundzie musi uratować protagonistę. Fajnie, że jakkolwiek rozbudowali tę postać zarówno w grach czy databookach, ale zdecydowana większość po prostu po nie nie sięgnie. No ale macie jakiegoś frajersa w internecie, który będzie przez kilkanaście godzin zbierał to do kupy, żebyście wy musieli kliknąć tylko play. No dobre i to. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!